Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak krok po kroku zainstalować na swojej stronie internetowej gwiazdki ocen. Nasza strona internetowa została założona na WordPressie, a więc bardzo szybko przy pomocy jednej wtyczki można sobie uruchomić gwiazdki ocen. Ale żeby powiedzieć Tobie, dlaczego warto uruchomić gwiazdki ocen, wpiszę sobie komendę do wyszukiwarki site https, nazwa domeny projektmarketing.pl. Zobacz, wszystkie moje snippety w wyszukiwarce Google nie posiadają gwiazdek, a więc moje podstrony w wyszukiwarce Google nie będą się niczym różnić na tle konkurencji. Jedynie co tutaj się wyróżnia, to symbol tego telefonu, który tutaj został dodany. No i całkiem przyzwoite tytuły i meta description, które mogą zachęcać do kliknięcia. Można znacznie bardziej uatrakcyjnić wygląd swojego snippetu w wynikach wyszukiwania. Zobacz, jeżeli na przykład wpisuję sobie frazę kluczową, na przykład kołanie żeglarskie, to zobacz, co tutaj się pojawiło. Pojawiło się 10 wyników organicznych i na dole oczywiście jakieś reklamy Google, ale zobacz, mamy pierwsze pozycje 3 to są pozycje stron konkurencyjnych, które nie mają wdrożonych gwiazdek. No i tak naprawdę w teorii snippety na pozycjach 1, 2 i 3 są najczęściej klikane przez ludzi w wynikach wyszukiwania. Ale klikalność swojej strony można właśnie zwiększyć za pomocą wdrożenia gwiazdek. Zobacz, na czwartej pozycji jest strona internetowa o nazwie puntowita.pl i zobacz, że dzięki wdrożeniu gwiazdek istnieje duża szansa, że użytkownik, wpisując konkretne słowa kluczowe do wyszukiwarki, może kliknąć właśnie na snippet, który znajduje się niżej w wynikach wyszukiwania. Nawet często ten snippet może zostać kliknięty na dalszych pozycjach w wyszukiwarce i dzięki temu można pozyskać ruch. A więc nie musisz mieć wysokich słów kluczowych w wyszukiwarce Google, aby zdobyć ruch. Czasami wystarczy, że wdrożysz na swojej stronie gwiazdki i już dzięki temu będziesz mógł zdobyć dodatkowy ruch z wyszukiwarki Google. Ale powiem Ci coś więcej. Zobacz, że jeżeli strona internetowa na dalszej pozycji jest częściej klikana przez ludzi, to algorytm wyszukiwarki Google może dojść do wniosku, że ta strona jest wartościowa. Zobacz, jeżeli tutaj teraz wchodzę z wyniku wyszukiwania na tą stronę i będę tutaj czytał ten artykuł i szybko z niego nie wyjdę, to Google może uznać, że ta strona jest wartościowa, ponieważ ludzie chętniej klikają snippet, który był niżej wynika wyszukiwania i w efekcie Twoja strona może być premiowana na wyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. A więc jest to bardzo ważna funkcjonalność. Zobacz, że to jest dodatkowa promocja dla Twojego biznesu. Zobacz, jeżeli masz sklep internetowy składający się z 1000 produktów, to wdrożenie na każdą podstronę serwisu właśnie takich gwiazdek ocen, które znajdują się tutaj, zobacz, na dole artykułu, to są te gwiazdki, które są wstawione w mikroformatach i te gwiazdki właśnie wyświetlają się tutaj w wyszukiwarce Google. I mając właśnie 1000 podstron w swoim sklepie, masz tak naprawdę 1000 różnych snippetów, które właśnie będą miały gwiazdki. A ludzie, wpisując różne słowa kluczowe do wyszukiwarki, będą mogli właśnie trafić na Twoją stronę internetową, nawet jeżeli ona będzie niżej niż właśnie te konkurencyjne strony. A więc podsumowując, wdrażając gwiazdki na swoją stronę, możesz zwiększyć CTR, czyli klikalność swojej strony w wynikach wyszukiwania, możesz zwiększyć ruch i możesz zwiększyć konwersję. I możesz także zwiększyć pozycję, ponieważ strony częściej klikalne w wyszukiwarce mogą zostać promowane w wyszukiwarce na wyższych pozycjach.